dobry, Jan Przymyłski. Jesteśmy w Gdyni, piąta edycja Forum Wizja Rozwoju. Z nami jest kolejny gość, minister Marcin Horała. Dzień dobry. Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwie Infrastruktury, a także pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Panie ministrze, no właśnie od CPK chciałbym rozpocząć naszą rozmowę. Pierwsze zasadnicze pytanie. W którym miejscu tworzenia tego wielkiego portu jesteśmy obecnie? Tworzenia całego systemu komunikacyjnego, no więc może zacznę od tej części kolejowej. To tam pierwszy odcinek, czyli ten najważniejszy Warszawa CPK Łódź, zakończyliśmy pracę nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym. Został wybrany wariant inwestorski, czyli teraz kolejnym etapem będzie decyzja środowiskowa. Pozyskujemy również fundusze w ramach tej nowej perspektywy instrumentu CEF. Kolejny odcinek, czyli tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią, ten jest najbardziej zaawansowany, tu już trwają prace projektowe. Następnie kilka kolejnych odcinków, ponad 1000 km nowych linii kolejowych w trakcie opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Jeżeli chodzi o same lotnisko, mamy wybranych właściwie już wszystkich takich głównych partnerów, od master architekta przez przede wszystkim inwestora i partnera strategicznego, czyli lotnisko Incheon, koreańskie lotnisko, jedno z kilku największych i najlepszych pod względem jakości, bo to nam chodzi, żeby to know-how pozyskać, dużego lotniska międzykontynentalnego, zakończone inwentaryzacje środowiskowe, bardzo zaawansowane prace nad master planem, czyli czymś, co jest połączeniem planu generalnego lotniska, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i kilku innych jeszcze aspektów planistycznych. Stąd na przykład wybrany już też wariant inwestorski lotniska i też tuż przed nami decyzja środowiskowa. To tak może w największym skrócie. Czyli termin 2027 rok jest nadal aktualny? Jest nadal możliwy. To, co po stronie inwestora, wykonujemy zgodnie z harmonogramem. Jak w każdym procesie inwestycyjnym, jest też kilka ryzyk poza inwestorem. No na przykład wspomniana tu decyzja środowiskowa, czasem różne organizacje ekologiczne się od nich odwołują, oprotestowują, to rozpatruje sąd, no sąd jest niezawisły i jak rozpatrzy, jak długo, na to wpływu nie mamy. Ale zakładając, że no, te ryzyka jakoś szczególnie i intensywnie nie wystąpią, to co poza inwestorem, to co jest po stronie inwestora, robimy tak, że ten harmonogram utrzymujemy. Panie ministrze, ile CPK może wygenerować miejsc pracy? Ile osób może tam znaleźć zatrudnienie? Mówię o całej tej infrastrukturze. Na tę odpowiedź odpowiedziała firma AP Kearney, opracowując mniej więcej rok temu taki całościowy raport badający zarówno bezpośredni wpływ, czyli to jaki jest wpływ na gospodarkę tych nakładów inwestycyjnych, no wiadomo, to firmy budowlane, ile będą potrzebowały nowych zatrudnionych pracownicy na lotnisku, dookoła lotniska, ale również licząc wpływ na całą gospodarkę, ponieważ na przykład to, że ludzie są bardziej mobilni, że mogą częściej, łatwiej gdzieś dojechać, to, że pojawia się miejsce dobrze skomunikowane, gdzie inwestorzy też będą lokowali różne inwestycje z innych branż pozalotniczych, no to całokształt tych efektów został przez AP Kearney oszacowany na 300 tysięcy nowych miejsc pracy i prawie bilion dodatkowej produkcji w polskim PKB. Czyli można powiedzieć, kilka procent wzrostu polskiej gospodarki będzie dzięki realizacji programu inwestycyjnego CPK. Najpierw bezpośrednim nakładom inwestycji, a później już temu, że polska gospodarka, polskie społeczeństwo będzie mogła korzystać z połączeń komunikacyjnych takich naprawdę światowym poziomie. To już trochę Pan odpowiedział na moje następne pytanie. Jesteśmy na forum Wizja Rozwoju. Brał Pan udział w panelu dotyczącym CPK, rozwoju tego i to, co może nam CPK przynieść w najbliższej przyszłości. Panie ministrze, czy CPK będzie takim ostatnim portem zachodniej Europy, no wychodzącym na wschód, czy może być takim największym hubem? Znaczy niewątpliwie obecnie nie tylko w Polsce, ale w całym tym regionie Europy Środkowej nie ma lotniska, które byłoby takim międzykontynentalnym hubowym lotniskiem. Tę funkcję dla naszego regionu pełnią Monachium, Frankfurt, trochę Wiedeń, trochę może nawet Amsterdam. To oczywiście powoduje, że cały segment rynku lotniczego z Polski tracimy. Oddajemy go za darmo za granicę razem z wpływami z podatków, pożytkami i tak dalej. To w wymiarze pasażerskim. W wymiarze towarowym, cargo lotniczego to nie jest jakieś szczególnie duże przepływy, jeżeli chodzi o wagę, czy jeżeli chodzi o objętość tych towarów, ale jeżeli chodzi o wartość, to tak, to jest blisko 1/3 światowego obrotu towarowego, bo to są zawsze takie produkty wysokomarżowe, bardzo wartościowe i proszę sobie wyobrazić, że już teraz większość lotniczego cargo generowanego przez polską gospodarkę jest obsługiwane przez lotniska poza Polską.
ze wszelkimi związanymi z tymi pożytkami. Więc CPK, wybudowanie CPK uzupełni ewidentny brak na mapie Europy, jeżeli chodzi o infrastrukturę, i spowoduje, że cały segment rynku, który teraz za darmo oddajemy za granicę, zostaną w Polsce. No oczywiście będzie również okazja, że może z zagranicy trochę tego strumienia towarów czy pasażerów pozyskać. Program CPK i te szprychy tak zwane, no to ich na przykład przedłużeniem na kierunku północnym jest Baltic Rail, na kierunku południowym inicjatywa KDP V4 Grupy Wyszehradzkiej, a teraz prowadzimy rozmowy, one oczywiście no, sfinalizują się w zależności od tego, kiedy i w jaki sposób zakończy się wojna na Ukrainie, ale jak się zakończy, no to już jest inicjatywa, żeby jedną z naszych szprych przedłużyć i na szerokości europejskiej torów zbudować połączenie koleją dużej prędkości do Kijowa. Jak widać, powstaje cały system, którego sercem jest Polska i który będzie tutaj obsługiwał. Polska jest do tego predestynowana, bo sam nasz kraj już generuje pewną masę krytyczną, która powoduje, że te przedsięwzięcia są opłacalne i możliwe do realizacji, a jak powstaną, to również spoza Polski od naszych sąsiadów te potoki pasażerów i towarów będziemy zbierać. Czyli rozumiem, że na CPK również zyskać mogą polskie linie lotnicze LOT. Nie, to tak? Ja powiem więcej. CPK jest absolutnie niezbędne dla polskich linii lotniczych LOT. W biznesie lotniczym, zresztą tak samo jak lotniskowym, bardzo duże znaczenie ma efekt skali. Jest pewien punkt krytyczny, pewna masa krytyczna, którą trzeba przekroczyć, żeby ten biznes stał się taki naprawdę opłacalny. I linie lotnicze takie jak LOT, czyli takie średniej wielkości, na dłuższą metę mają ogromne, ogromne problemy. Muszą wykonać ten ostatni krok, czyli zaproponować ogólnoświatową siatkę połączeń, możliwość przesiadek, możliwość docierania tymi liniami w różne zakątki świata. Obecne Okęcie nie daje takiej szansy LOTowi. Ono jest po prostu za małe. Jest tam za mało slotów, za mało możliwości, żeby taką siatkę zbudować. Zwłaszcza, że jest też zasada taka niezależnego przydziału slotów, czyli zarządca lotniska na przykład nie może powiedzieć, że jakieś linie lotnicze wyprasza po to, żeby LOTowi zrobić miejsce. To musi być na zasadzie konkurencyjnej i obiektywnej przydzielane. Więc LOT, nie mając dużego lotniska macierzystego, nigdy nie będzie mógł wejść w konkurencję jak równy z równym z taką na przykład Lufthansa, no, która obecnie dominuje tą część Europy. Więc oczywiście nie tylko w wymiarze biznesu lotniskowego, ale również lotniczego CPK jest niezbędne, żebyśmy pożytki z tego rynku, korzyści, miejsca pracy, wpływy z podatków, żeby one zostały w Polsce. Panie ministrze, zostawiamy CPK. Chciałbym też porozmawiać z panem chwilę o innej dużej inwestycji rządu Zjednoczonej Prawicy, innym projekcie, to znaczy przekop Mierzei Wiślanej. Wiele osób mówiło, że jest to niemożliwe, że nie uda się. Jak się okazało, przekop został dokonany. Co to oznacza dla regionu, dla też ziemi elbląskiej, dla Pomorza? Najważniejszy jest ten aspekt krajowy, ogólnopolski. To znaczy Polska wyjmuje Rosji z ręki narzędzie wpływania na nasz kraj. Mieliśmy oto taką sytuację, kiedy część naszego terytorium Polski, czyli wody Zalewu Wiślanego, nasze wody terytorialne, no niby były nasze, ale zasadniczo, żeby z nich skorzystać, to musieliśmy prosić inne państwo nam wrogie, o pozwolenie. To państwo, czyli Rosja, miała potężne narzędzie nacisku na Polskę, otwierając Cieśninę Puławską, zamykając, ingerując również, no mogła na przykład wewnętrzne, gdyby na przykład Rosji zależało, żeby jakiś polityk tutaj zyskał na znaczeniu, to mogli mu dać taki prezent, że to on jest tym, który tu teraz załatwi, że otworzą cieśninę, a jakiś nielubiany to przez niego zamknięte i wtedy, no mówiąc krótko, na różne sposoby wpływać na Polskę. Budując kanał przez Mierzeję Wiślaną, uzyskujemy suwerenność nad tą częścią terytorium i to narzędzie nacisku Polski na Polskę wyjmujemy z ręki Rosji. To jest tak naprawdę najważniejszy efekt i nawet gdyby ta inwestycja nie dawała żadnych korzyści gospodarczych, to tylko z tego powodu warto było przeprowadzić. Ale oczywiście korzyści gospodarcze też będą. Tak naprawdę przyszłość pokaże jakie, ponieważ nigdy nie jest tak, żeby inwestor lokował swoje inwestycje w nadziei, że kiedyś w przyszłości być może pojawi się możliwość dowozu czy przywozu do niej towarów. Nie, to najpierw musi być ta możliwość, musi być infrastruktura i dopiero wtedy inwestorzy swoje inwestycje lokują. Ale też widzimy, patrząc na rozwój portów, patrząc na rozwój dróg, że tak jest, że za infrastrukturą te inwestycje podążają. Więc to będzie możliwość uruchomienia regionu elbląskiego, regionu dosyć biednego, nie oszukujmy się, gdzie nie było za dużo możliwości lokowania różnego rodzaju biznesów, przemysłu. No to możemy chociażby wskazać na przemysł drzewny, papierniczy, meblarski, to co się wiąże z drzewem. On jest bardzo rozwinięty na Mazurach. On potrzebuje transportu wodnego, zarówno surowca, jak i produktów. To jak mówię, tylko tytułem przykładu, bo tak jak mówię, przyszłość pokaże, kiedy rozbudowaliśmy porty w Gdyni, porty w Gdańsku, no to też różni sceptycy mówili, że właśnie, że to jest przeskalowane, że to jest niepotrzebne. Teraz mija to kilka... samo mówią o CPK.
Oczywiście, ale mniej więcej to... te same osoby. I to samo mówili o Mierzei Wiślanej. Jedno, co muszę zauważyć, to to, że oczywiście kanał przez żeglugę przez Mierzeję Wiślaną jest inwestycją niezwykle ważną, chociażby z tych powodów, o których mówiliśmy, natomiast pod względem skali czy poziomu skomplikowania, no jednak nieporównywalną z CPK. CPK, program inwestycyjny CPK, to jest tak mniej więcej 150 do 200 takich kanałów razem wziętych, ale oczywiście mówię, znaczenie strategiczne jest ten, i to tym bardziej aż boli refleksja, że go po prostu nie było już 20 lat temu, bo to nie jest inwestycja ani technicznie jakaś szczególnie skomplikowana, ani jakaś szczególnie droga. No dość powiedzieć, że to jest koszt porównywalny z jednym stadionem na Euro 2012. To jest coś, co państwo polskie już dawno powinno wykonać, to karygodne, że tak się nie stało, ale bardzo dobrze, że wreszcie ten brak uzupełniamy. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.